czy w świetle tego, pana zdaniem, biorąc pod uwagę, jak silnie rozwinięta jest technologia atomowa w Ukrainie, czy możliwe jest, że w najbliższych latach oni będą dysponowali właśnie bronią? Biorąc też pod uwagę konflikt z Rosją i to, że czują się zagrożeni, patrząc tak realnie. Znaczy, wie pan, spotkałem się nawet z komentarzami, że skoro nie dotrzymano memorandum budapesztańskiego, na podstawie którego Ukraina oddała, wtedy to był bodajże trzeci lub czwarty tak, arsenał atomowy, tylko że pamiętajmy, że Ukraina nie miała kontroli operacyjnej. To były głowice, których Ukraina nie była w stanie użyć. Na tamten moment. I nie miała też zdolności do ich serwisowania. Więc to miało jakiś sens wtedy. No, ale ja słyszałem argument, niekoniecznie się z nim zgadzam, że skoro oddała głowicę za bezpieczeństwo nie jest zapewniane, to powinniśmy jej głowicę dać.